ostatnie pytanie. Dwa dni temu był mnie gościem znany pianista jazzowy, Włodek Pawlik, znany pan na pewno. Tak. Też z Akademii, z Uniwersytetu Muzycznego, zdaje się, tak? Tak, ja mi... Mhm. Oczywiście. No to zmieniło się, zmieniła się nazwa. Uniwersytetu Muzycznego, tak, parę lat tam się zmieniło. I wiadomo, jest zdobywcą nagrody Grammy. Zapytałem go, jak bardzo zmieniło mu się to życie, jak bardzo zmieniła mu się droga życiowa, kariera po tej nagrodzie. Właściwie powiedział mi, że ona się nie zmieniła, bo jest już zbyt dojrzałym człowiekiem, żeby zwariować od tego i tak naprawdę to... Oprócz tego, że więcej gra, więcej ludzi przychodzi, to jego życie się za bardzo zmieniło. Pan też zdobył wiele nagród, wiele może też przełomowych, kolejne kompozycje, kolejne utwory. Czy to zmienia pana życie? Za każdym razem, że pan jest po prostu na innym etapie. Czy to jest, cały czas jest pan to tym... To jest dobre pytanie, bo... No bardzo mi się też podoba odpowiedź Włodka Pawlika, z którego zresztą znam osobiście też. No, miałem u niego zajęcie w Łodzi z improwizacyjnej muzyce, studiach muzyki podyplomowej, filmowej oraz tam komputerowej, gdzie też miałem okazję go tak osobiście bardziej poznać. Sobie przeszliśmy tam na ty, no bo on jest bardzo taki otwarty. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie. To mi się bardzo mi podoba, że, no, że rzeczywiście te różne jego osiągnięcia, bo wcześniej również miał rozmaite osiągnięcia, zanim tą nagrodę taką już bardzo znaną dla ludzi zdobył, że te nagrody go jakoś tak, nie, można powiedzieć, nie zniszczyły w znaczeniu, że nie, różnie działają na ludzi sukcesy. Jedni zaczynają, nie wiem, się jakoś stawać bufonami, inni nadal zachowują taką naturalność. Ja to bardzo jakby z niego cenię. Że właściwie im więcej jakichś mam różnych sukcesów, tym bardziej już z przymrużeniem oka na to o tyle patrzę, że kiedyś pamiętam moja jakaś pierwsza nagroda, no to zawsze tak było, że no koniecznie jakoś się tak chciało przekazać światu, że a udało mi się tam dostać wtedy jakieś wyróżnienie za kwartet smyczkowy czy coś, a tak jakby z drugiej strony wiadomo, przekonałem się, że media tego tak nie rozgłaśniają, że jakiś sportowiec czy gdzieś dostanie siódmą, czy gdzieś tam dobiegnie siódmy do mety i już się okazuje, że cały świat o tym wie, a tutaj człowiek dostaje nagrodę za jakąś kompozytorską pracę, no i paru kolegów gratuluje, a i kilku paru przestanie się odzywać, bo zaczyna zazdrościć i tak dalej. No to się właściwie ten wielkość tego sukcesu kończy. Dawać coraz więcej takich różnych rzeczy zdobywać, to po prostu bardziej do tego się zdystansowałem też, bo stwierdziłem, że to w pewien sposób każdy taki, jakaś moja nagroda jest jakimś tam kroczkiem w kierunku, no, jakby, no właśnie tego, że chociażby będzie ten utwór wykonany, że coś się zdarzy, że kogoś poznam. Dzięki temu właśnie chociażby kogoś z jury, czy też po prostu ktoś może potencjalnie jakby będzie chciał wykonać dalej mój utwór.
przykład dzięki nagrodzie Krzysztofa Penderskiego miałem później wykonanie. On kilka tygodni później zamówił mi utwór, który wykonała Symfonia Warszawia. Symmetrical Visions, to była moja trzecia symfonia, którą w tej chwili będę jako pracę habilitacyjną przedstawiał. No i to jest też właśnie ciekawym takim odpowiedzią, że no to fajnie, to każde takie coś wywołuje w nas, jakiś labirynt różny, ale nie wydaje mi się, że nas jakoś tak centralnie zmienia. To nie jest tak, że dostaję nagrodę i już nie chcę z tym rozmawiać, bo czuję się wyżej. Prawda? To zupełnie tak nie działa. Zadowolonym z tego wszystkiego, co pan osiągnął, jest satysfakcja. A jeżeli nie ma, to co jeszcze takiego chciałby pan osiągnąć w tej dziedzinie, która jest kompozycja komponowana, muzyka ogólnie? Co jeszcze przed panem? Na pewno jest satysfakcja, natomiast ja na pewno muszę pewne rzeczy sobie ogarnąć, między innymi w końcu wydać jakąś swoją płytę, bo to jakby coraz częściej różne osoby mnie pytają o to, że gdzie można kupić jakieś moje, oczywiście tworów jest poszczególnych, pojedynczych jest dużo na różnych płytach, ale to jest na zasadzie, że to jest zbiór różnych kompozycji, różnych kompozytorów. Ja ciągle jakby mam w planach to wydanie, więc to jest jakby taki jakiś taki krok, w którym chciałbym być może pójść teraz. Myślenia takie, wiadomo, no to nigdzie w żadnym zawodzie nie jest tak, żeby człowiek uznał, że to jest super, to jest świetny raj, w ogóle nie ma lepszego zawodu i tak dalej.
w każdej klasie trzeba gdzieś tam ciągle czegoś szukać. Wydaje mi się, że jakiś tam swój etap tutaj udało mi się pod kątem właśnie chociażby też napisania tej ilości osiągnąć. Potem stamtąd na pewno jestem jakoś zadowolony. No liczę, że może teraz z czasem więcej będzie już powtórnych wykonań tego, co już napisałem, niż tylko zamówień na nowe utwory. Bo tak zawsze kolejny utwór, jak się pisze, to już się tak zastanawia, czy że na to dobra, no to po co? To jest to napisane wcześniej, jak ciągle każdy potrzebuje tylko nowych utworów. Więc tak trochę liczę właśnie, że może to się teraz trochę zacznie. Panu nie zabrakło inspiracji do napisania kolejnych 100 utworów, kompozycji. Myślę, że już aż 100 to chyba aż tym razem nie dam się napisać, że tak powiem. Teraz też powoli zacznę wdrażać też również tak to wcześniej. Ale też, żeby Pan nie osiadł na laurach, na to, co już Pan posiadał. Tego Panu życzę, żeby te sukcesy nie dalej były. Za chwilę koncert finałowy, piąty wieczór, no za chwalę jest. Udajemy się do sali Filharmonii, a teraz już Panu bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Zapraszam również na moją stronę internetową Bartosz Kowalski Tom w celu zapoznania się z tym. Jest się z czym zapoznać. Zainteresowany jest którymś z utworów, które tutaj wymieniliśmy, to bardzo serdecznie zapraszam. Pozdrawiam. Tym pan zapalił. Tam jest myślę światło. Panie Wisiu, będzie pan tam gasił, czy nie? To będzie cały czas już. Będzie zapalone? No. To chodźmy tam. Stawiam. Jest. Mam nadzieję, że się rozkłada. Dobra, właśnie ci na głowę, czy będzie? Nie, chyba tam trzeba bardziej dobry kadr. Można minimalnie tylko wyszyć. Tak. Lecimy za to się wszystko. Ten jakiś mikrofon? Coś się nie przyda? Nie, nie. To słabo. Dobrze, nie, to będzie zmieniać. No, jeśli tak. Jesteś obcy. Muszę im zaufać. To już parę razy to było. Dobra. To jest. Czyli o tej pryzmie, tak? I później Circle on the Weather też? No, możemy. Tak, tak. Dobrze. To, jeśli pan zna jakieś moje rzeczy, to nie wiem, co tak był. Słucham? Gniew? Tak, Dni Wiatru właśnie. Widać takie różne tam, no i tymi można trochę znaleźć jeszcze różne. Wylotowałem, kurczę, tak. Tyle pan natworzył przez te, prawda, 100 kompozycji? No tak. No, napisałem z... Smyczkowa, kuralna z orkiestrą, filmowa. No, trochę się zdarzyło, no tak. Jakieś niesamowite, że tyle. Może tyle ile Killer już. Killer ile miał? Tak trudno porównywać, prawda? No, po prostu to wynikało też w dużej mierze stąd, że no, wcześniej miałem taki pęd pisania na konkursy kompozytorskie, bo nie wiem, czy ja mam już zacząć? Nie, wcześniej. Najpierw wstęp, uwertura będzie, a potem lecimy, okej? Okay? To możemy zaczynać. Wiem, że... Przepraszam, nagrywamy. Proszę mi... Tak, zapomnę, to jeszcze, to będzie ucieknie.